Spójrzmy na przykład A. Tutaj na początek określimy dziedzinę tej funkcji, czyli x odjąć 2 musi być większe od 0, czyli x musi być większe od 2, zatem dziedzina to x należące od 2 do nieskończoności. Mamy narysować wykres funkcji o takim wzorze, czyli tutaj postąpimy w dwóch krokach. Najpierw narysujemy wykres funkcji podstawowej, czyli logarytm przy podstawie 2 z x. Od tego zacznijmy. Oczywiście liczba logarytmowana, nasz x musi być większy od 0. Natomiast w drugim kroku wykres tej funkcji przesuniemy o wektor o współrzędnych 2, 1. Tutaj pamiętajcie, że jak mamy odjąć 2, no to pierwsza współrzędna wektora będzie dodatnia. Czyli mamy wektor, tak jak mówiłam, współrzędnych 2, 1. No i pierwsza współrzędna mówi nam o przesunięciu wykresu funkcji w prawo bądź w lewo. No i teraz jeżeli sobie spojrzymy, no to jeżeli przesuwamy w kierunku liczb dodatnich, ja w ten sposób to sobie zapamiętałam, to oznacza, że przesuwamy w prawo, czyli jeżeli pierwsza współrzędna jest dodatnia, przesuwamy wykres w prawo, gdy druga współrzędna będzie także dodatnia, no to wykres przesuniemy także do góry. No i narysujmy sobie wykres tej funkcji, czyli wykorzystamy do tego tabelkę. Mamy x oraz y. Pamiętajcie, że x muszą być większe od 0. No i teraz na pewno wybiorę sobie jedynkę, bo wówczas dla x równego 1, y zawsze będzie równy 0 w przypadku funkcji o takim wzorze. No i wybierzmy jeszcze jedną, drugą i 2, czyli podstawmy w miejsce x dwójkę, czyli mamy logarytm przy podstawie 2 z 2. Ta dwójka jest podniesiona do potęgi pierwszej. Tu mamy dwójkę, tu również, czyli pojawi się 1. Jeszcze jedną, drugą w miejsce x. A jedna, druga to 2 do minus pierwszej. Czyli tutaj mamy minus 1. Te punkty zaznaczamy. Mamy tak, jedną, drugą i minus 1 tutaj punkt. 1, 0 tutaj. No i 2, 1 łączymy. I to będzie wykres funkcji y. No i teraz, jeżeli przesuwamy wykres funkcji w prawo bądź w lewo, no to warto sobie zawsze zaznaczyć asymptotę. Czyli możemy odczytać równanie tej asymptoty pionowej z pierwszej współrzędnej naszego wektora przesunięcia. Czyli ponieważ pierwsza współrzędna wynosi 2, no to równanie asymptoty to x równa się 2. Zatem szukamy dwójki na x-ach. I zaznaczamy sobie asymptotę, czyli przypominam, że to będzie prosta, do której wykres funkcji będzie dążył, ale której nie osiągnie. No i teraz, jeżeli mamy przesunąć wykres funkcji o taki wektor, no to przesuńmy sobie najpierw ten punkt, raz, dwa, o dwie jednostki w prawo i jedną do góry. Następny punkt, może ten jeszcze przesuńmy, raz, dwa i jedną jednostkę do góry. Czyli teraz zauważcie, że ponieważ to będzie nasza asymptota, to wykres funkcji będzie miał dokładnie taki sam kształt. Czyli będziemy lecieli jakoś w ten sposób. Ważne, żeby tej asymptoty wykres funkcji nie dotknął. Czyli wykres nas narysujemy sobie w ten sposób. I to już jest wykres funkcji f, a tu mamy równanie asymptoty.